Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Mamy teraz oczyścić teren z cholera. Choler to jest taki dosyć spory. Spory choler. A cholera jest spora, a dodatkowo jeszcze tu masa firali. No, wejdziesz tu? Weź. Wleź, ja ci zrobię krzywdę. No, umarłaś? Umarłaś. A kto umarł, ten nie żyje. Zastanówmy się, czy uda nam się... Nie uda nam się chyba, co? Podejść się uda. On nas chyba nie widzi. Ale ty nas widzisz. No, jesteś przecież sfirowany. Ale ty nas chyba naprawdę nie widzisz. Nie wiem, czy teraz nie będzie... One hit, one kill, ale... Dziwo nie. No prawie. No jak ty tymi kamieniami rzucasz, gnoju? Perfidny. Jezu, to w ogóle nic nie dzieje. Ale nie wiem, czy kamieniami rzucasz w sumie. Teraz. No. Dopie się, jak ten hełm tam w jakim stopniu rozleci. Ała, 11 HP. No to umieramy raczej. Może nie? Teraz... Nie wiem, co mam walić. Czy mam walić tu? O! Padł hełm. To już go boli. Mam 18 HP. No nie, no jakim... sposobem? Pokaż się. Prawie pół HP, ale my już nie mamy niestety amunicji. No pokaż łebek. No jakim cudem? Jakie to masz łapy długie? No nie, naprawdę. Dwa naboje. No, panie cholery. To jest chyba najlepszy sposób na niego, żeby walić po prostu go. No, Jezu! Jeszcze pan wybuch, tak? Nie. Nie będziesz mnie tutaj tłukł. Pokaż się. Mało zostało. Porzucę się trochę. Nienawidzę cię, gnoju. Jest. Jadło chyba. Oczyściliśmy teren. To było ciężkie. Nie powiem, że nie, bo było. Zdaliśmy całą amunicję do strzelby i w sumie chyba 3/4 do karabinu. Więc to mało nie jest. Tylko tak, czy tu jeszcze mamy jakieś wejścia? Mamy coś, cokolwiek do zrobienia? O, chyba coś widziałem. Tak, trofeum rajdowe, to sobie z przyjemnością wezmę. W łazience nie ma nic. W łazience nie ma nic. O, jaki pokoik komputerowy. Love 2. No, zona, the space dog.
Jest wejście. Nic też nie ma. Czyli tak sobie wleźliśmy tu po prostu, naprawdę? Jaja sobie robicie? O, dziękuję za hałwę. Może coś na zewnątrz będzie. Co się tam sapiesz? Co się tam sapiesz, gnoju? Nie ma mnie. Fal, nie ma fal. Dzień dobry, do widzenia. Jakim cudem on się tam znalazł, to ja nie wiem. Jestem głupi, bo sobie rzuciłem minę lądową. I się prawie zabiłem. Mądry. Czyli tak, miny lądowe niestety działają w trochę inny sposób. A jeżeli zrobimy flarę tu... Jak któryś to wlazł? Nie, poszło. To nie był straszny. On tu musiał siedzieć wcześniej już. No dobra. Żółta skrzynka, której nie mogę wziąć, ale mnie to boli. Czerwonej nawet nie otwieram, nic tu więcej nie ma. Nie ma, to idziemy dalej. To idziemy dalej. Dobra, a jak wyglądają nasze zadanka? Czyli do domu Adama. Poluj sprintera. Sprawdź miejsce katastrofy. W ogóle tu widzimy, ile otrzymujemy za to expów. Ot, nóżka to jest 200, 300. 50, 100, 250. Gdzie tu było 300? To jądro ciemności jest 300. Aha, czyli musimy po prostu wszystkie te gniazda rozwalić. No dobra, to nie jest problem. Gdzieś tu w sumie było jeszcze jedno. Bo boli mnie najbardziej to, że ta latarka strasznie się wyczerpuje. Ja nie wiem, czy ja zaraz nie będę narzekał, że będę wracał. Bo w sumie nie mamy nawet amunicji, kurwa. No tak, nie mamy amunicji, musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć, niestety. Ja tego bez ammo nie zrobię. Nie ma opcji. W ogóle mam jakieś umiejętności niewykorzystane. W sile nawet. Dwa poziomy do siły. Czyli jeszcze sporo. Jednym słowem. Wróćmy do... O Jezu, jak się wystraszyłem. Ale się wydygałem. Tyle, ta gra mnie wykończy. Ta gra mnie wykończy, ewidentnie. Pod shiftem mam turbo! Ja nie wiedziałem o tym. Haha, barany! Dobra, już nie żartowałem, spoko. Luz, wyluzuj. Buraki cukrowe nie ma, nie dla psa, kiełbasa dla pana to. Sklep, 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 sklep. Tu jest coś sklep. Kosa rancerska, nie chcę, ja chcę amunicji, dużo, dużo amunicji do strzelby, do karabinu, do PM-u, do wszystkiego co masz, chłopie. Do wszystkiego co masz, śruby też wszystkie wezmę, jakie masz. Dobra. Tylko tak, w sumie zaraz będzie dzień, bo jest 5:15, to się prześpimy na szybko. Prześpimy się na szybko. Gdzie było spanko? Gdzie było Lulu Paciorek? Gdzie było? Tu było. Ile procent? 68 fabuły. Nadal. Stoimy w miejscu. Kurde, nie lubię czegoś takiego. Chcę przejść to szybko, a nie mogę, bo mi gra nie pozwala. A mi gra tego nie pozwala zrobić, no.
Dobra, tutaj jest wejście. Bryka już czeka. Znaczy go-kart. O, naprawdę nie wiem, co mam teraz z tym zrobić. Czy lecieć po prostu? Chyba będę leciał. Zróbmy gniazda i tyle, no bo to innego tematu... Innego tematu, innego sposobu, nie widzę. Tutaj on. Pewnie, czubie, zabij mnie jeszcze. Nie ma. Nie ma. Ja to jeszcze przeżyję. Zobaczy tam. Może nie? A może tak? Dobra. No. No zgub pościg, zgub. No kurwa, ile można? Ile można? Lara Zaida? Jeszcze do przodu. Jeszcze do przodu. Już trzy. Po poprańce. A my tu się oprócz bardzo idę mamy. O. Idźcie sobie gnoje. Idź ta sobie gnoje. Teraz będzie gorzej? No, już takie cwane nie jesteś, ta? No zgubcie się, zgubcie. Dobra, no zgubiono pościg. Teraz pytanie, gdzie one polazły? Kurde. Ani z tej strony, ani z tamtej nie jest dobrze. O, może mnie znajdą. Już widzę, że tam było wejście. No. Zejdź, dobij tego gnoja, żeby mnie nie zabił jak poprzednio. 12 minut do świtu. Nie jest źle, nie ma tragedii, spokojnie, damy radę, damy radę, damy radę. Ale nie powiem, może być ciężko. Dobra, na tych skrzynek już nie otwieram, bo mi się po prostu nie chce tego robić. Jest zmęczenie materiału w tej chwili. Przejdziemy sobie z drugą stronę. Nie wiem, czy go zabiłem. Chyba nie. No, ale teraz go zabiłem na pewno. No. Won. Gnoje. Ale gnoje, no. Cholera, cholera, cholera. Cyk, cyk, tu jesteś, koleżko.
O nie, no nie. 136 tysięcy punktów legendy. Oj. Nie wiem, co oni zrobili z tymi, kurde, gnojkami, z tymi ropuchami, ale naprawdę walę kupię. No i co od początku? Tą trasę tą swoją muszę od początku zrobić, really? No, nieprzyjemne to było ze strony gry, naprawdę nieprzyjemne. Wiem, że to gniazdo przemieńców, ale nieprzyjemne. Padać na bambus, ja tu biegnę, prosto do questa. Tu tak, jednego pancia chyba tu nie zabiliśmy, czy nie? Zabiliśmy go. To spoko, mało amunicji zostało. Nawet 23 pociski. Biegnij. Zabity, zabity. Tu też już zabity. Robot tam we mnie strzela, gnój jeden. I ubity. Udało nam się zrobić nawet... O nie, nie, nie. No, a questy? A questy to sobie sam mam wziąć, rozumiem, tak? As you wish. As you wish. Dobra, tu chyba było gdzieś takie wejście. O, właśnie tu u góry. Dobra. Czy mamy jakieś blokowane nowe zadania? Bracie, wielu ludzi obserwowało ostatnio dziwne zjawisko na polu przy zatoce pomiędzy dwoma mostami. Chcielibyśmy, żebyś zbadał tę sprawę. Zależy nam na jej szybkim rozwikłaniu. To bardzo ważne. No dobra. Jak najbardziej, z chęcią. Anomalie. Zbadaj dziwne zjawisko. No to idziemy. Gdzie ja samochód zostawiłem? Gdzieś tu? Gdzieś daleko chyba. To nie mogłoby być takie łatwe, że to od razu będzie gdzieś anomalia, prawda? No oczywiście, że nie. Chcę człowieku rać sam. Rybko? Nie. Śruby, smary. Bierzmy to wszystko. Jest taka żałosna jest ta latarka. Ona nie była taka w jedynce. Ona dopiero chyba tutaj została tak znerfiona. Dobra. Otwórzmy ten pierdzielnik. Grajdołek. Dopalacz wojskowy i kolejny królik. Kolejny królik. Nie wiem, czy tu nie będzie amunicji, więc ją z przyjemnością sobie wezmę do shotguna. Oczywiście, że będzie amunicja. O, tak, tak. Gimme, gimme. Czy nam dopiero doceniać, co? Szkoda, że nam nie dają flar. Jeżeli chodzi o flary, to jest, tak powiem, 2 na 10. A nawet 3, no nie, no 3 to nie. Ale 1 na 10 chyba by było, 1,5. Ale ciemnica, matko boska, nic nie widzicie, też nie. Tam jest duży. Duży wuj. Jezu, jak to jest daleko, ale jak będziemy jechać w sumie torami, to powinniśmy jakoś dojechać. Tylko nasz samochód chyba się tu delikatnie mówiąc zbugował, prawda? Prawda. Jedną radę wjechać powinienem. Tak. Stalowe drzewa. Weź tu, uciekaj przed piranem. No. Proj, pospieszny Intercity, dziękuję. A tu jest dopalacz, przynajmniej wskaźnik tego dopalacza. Zaraz poziomu kierowcy.
A kurde, no popatrzcie, jednak udało się uciec chyba. Nie. Teraz mi wyskoczy jakiś gnój. O dziwo, się udało. Nie. Ej, dobra, już teraz to ma jakieś większe, przynajmniej ręce i nogi. Ma większy sens ta poprzejażdżka tutaj. Zaczyna naprawdę mieć to sens. Tak powiedziawszy szczerze, chciałem już nawet rzucić, kurde, ten challenge i jeździć po prostu w dzień. Cieszę się, że z tego nie zrezygnowałem, może damy radę jednak. Oczywiście, bo po co zrobić normalne tory, prawda? I cyk. Opa. I wracamy na prawdziwe tory. O ile się nie zawiesimy, bo jak się zawiesimy, to będzie problem. Nie. Kurde, zaczynam zapierdzielać, naprawdę, teraz... No, ale żem się popisał, nie! Żadnym aspektem nie chodziło o to. No pewnie. No i co teraz? No, nie zdążyłem. Oczywiście zrespiliśmy sobie samochód i umarliśmy, bo samochód się zawiesił przy restarcie. Można? Można. Jak najbardziej, można. To jest The Following. Dying Light The Following, kurwa mać. Dobra, ale nie jest to już daleko. O tyle dobrze. Więc podlećmy tam już na piechotę, bo z tym samochodem... Au. Ale przeżyłem. To się liczy, przeżyłem. Jezu, ja chcę już dwójkę. Naprawdę chcę już dwójkę. Bo ja się zaczynam już tą grą irytować, a to już jest problem. A irytuję się, bo jest głupio... Głupio, kurwa, zrobiona ta kotwiczka też! Po co ta kotwiczka, skoro tu nie ma gdzie się przyciągać? Tylko do ziemi, a ziemia czasem nie reaguje. O, nie mogę, naprawdę. Po prostu aż mi zaczyna boleć żołądek. Brawo, Kyle. Brawo, Kyle. Graty, po prostu graty. Nie traf w kamień. Oni to robią celowo, żeby wkurwić gracza. Naprawdę, żeby po prostu go zirytować. To jeszcze raz się wypieprzysz? Ten głupi ryj rozwalisz? Nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę. Chyba jeszcze poziom kierowcy. Co z tego? Nitro 2. Auto alarm. Weźmy tą wzmocnioną klatkę. No, jeszcze trzeba enterem klikać, żeby sobie umiejętności wybrać. No bez jaj. Masz kurwa jakiegoś aimbota. I odbycie. No, zabijcie mnie jeszcze tutaj. Od razu mi firalka tutaj wstawcie, koszmarka i... No, dziękuję. Widzę, że gra mnie bardzo słucha. Oczywiście po skałach, co po niektórych się też nie da wspinać, bo gra ma to w dupie. Ach. Ale rage'a złapałem. No pewnie, bo jeszcze za mało tutaj jest koszmarów. Dajmy jeszcze kilku. Cóż to za mgła? Ja wiem, że narzekam teraz, że może to błąd. O ja pierdolę. Wygląda na to, że bydlak rozwalił ten wóz. No dobra, ale co tu jest? Cokolwiek nic, zero, no, o, tu jest chyba. A to zapewne przewozili. Co tu się wydarzyło? Powietrze. Jesteś tam? Dziwne zjawisko to łagodny eufemizm.
Co masz na myśli, bracie? Mam na myśli to, że był tam gigantyczny mutant, który nawet mnie nie zauważył i jakaś taka dziwna mgła, taka jak podczas ceremonii. Och, cóż, to zaskakujący obrót spraw. Bracie, teraz nie mogę ci powiedzieć, ale spotkajmy się na farmie Jasira wkrótce. Myślę, że jesteś już gotowy. No dobra. To panie bez licy. Ja to jeszcze dzisiaj zrobię. Żeby ci normalnie w gardle stanęło 83% fabuły. I nastał dzień. Ja niestety nie mam jak dotrzeć do legowiska. Dobra, gdzie jest ten samochód? Gdzie jest ten samochód? Prymy, cholera do tego samochodu przynajmniej. To się nie... Brawo, Kyle! Skaczesz, kurwa, na główkę do ziemi. Brawo, idioto. Brawo. Ojej, ale mnie ta gra dzisiaj irytuje. Serio, ta gra mnie dzisiaj irytuje i to mocno. Udało się chyba. Tu nie ma trackera, po prostu naprawdę jest kurwa najgorsze, co mogli zrobić, nie wprowadzić quest trackera. Nie znasz mapy, a musisz się bawić. Pyk. No, ciekawe jak teraz pojedziesz. Dobra, ale tu była droga na szczęście. No i powiedzcie mi, że to też nie jest głupie. To jest mega głupie. Jak oni rozwiązują właśnie takie przeszkadzajki, bo to nie jest trudne, to jest przeszkadzajka, tylko i wyłącznie. No oczywiście. Kolejny mi się zaczepi. A normalnie nie mogę. Będę musiał zedytować teraz to wideo. Wszystkie moje przeklnięcia przynajmniej jakoś wyciszyć albo unormalizować. Mówię, samochody nie są tak naprawdę na takie gry dobre. Chyba, że wy lubicie po prostu co chwilę coś przypieprzyć. Ale ja osobiście nie lubię. Tego mi ten dodatek nigdy, ale to nigdy nie podszedł. A już na pewno nie w nocy. No i patrzcie, i typ wybuchający, fakt. Świetnie. Genialne. Gro genialne. Nic nam więcej nie potrzeba oprócz błękitnego nieba. Spotkajmy się z tym bezczłonkowym. Aby ten The Following wkurza, no. Dobrze znów cię widzieć, bracie. Obawiam się, że tym razem mam dla ciebie nie najlepsze wieści. Przyzwyczaiłem się. Co jest grane? Kyle, już wiesz, prawda? Wiesz, że to, że ludzie się nie zarażają, to tylko zasłona dymna. Dosłownie dymna. Matka znalazła sposób, by zwalczać zarazę za pomocą pewnego, nazwijmy to, eliksiru. Widziałeś na własne oczy, jak on działa. A więc istnieje lekarstwo. Czy nazwałbyś lekarstwem bandaż nałożony na otwartą ranę? Nie! To, co teraz mamy, to tylko tymczasowe rozwiązanie. Obecnie pracujemy nad innymi, skuteczniejszymi. Ale potrzebujemy czasu i dłuższego okresu spokoju. Niech zgadnę. Eliksir się wam kończy. Niestety, właśnie tak. Dlatego zależało mi, żebyś tu przyszedł. Chcę zaoferować ci układ. Znajdź więcej eliksiru, a część będzie twoja. Matka nauczy cię, jak go używać. Będziesz mógł powrócić do Haranu ze wspaniałym łupem.
Chyba, że zdecydujesz się zostać z nami. Odnoszę wrażenie, że masz pomysł, gdzie szukać tego towaru. Wielu naszych braci wyruszyło na jego poszukiwania. Ostatnio straciliśmy kontakt z trzema z nich. Mieli zbadać pewną jaskinię. To, że zobaczyłeś mgłę, nie jest przypadkowe. Musiał być wyciek. Wygląda na to, że ktoś znalazł eliksir i uciekł z nim. No dobra, sprawdzić jaskinię. Łapię. Do widzenia, bracie. Mam nadzieję, że przyniesiesz dobre wieści. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discord i strona w opisie. Trzymajcie się. Hej, hej.